Dzień dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek jesteście. Dzisiaj kontynuujemy MGTOW po polsku. Dzisiaj będzie o kalifornijskim prawie antygwałcicielskim. Tak znaczy tak. Yes means yes. Co to znaczy? Przechodzimy do sedna. Wszystko zaczęło się od tego, że feministki wynalazły następujące, teraz robię w cudzysłowie takim w powietrzu moimi rękami, fakty. Fakty były takie, że w Ameryce jest kultura gwałtu. Gwałt, 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 wszędzie gwałt. Na ulicy gwałt, w szkole gwałt, w pracy gwałt, wszędzie gwałt. Gwałcą te biedne kobiety, wszędzie. I tak się zaczęło. Więc wszędzie była rape culture, wszędzie było gwałt. No, jak wszędzie jest gwałt, no to gwałt oczywiście jest na uniwersytetach. Na uniwersytetach jest gwałt na gwałcie. Gwałt są gwałcicieli. Jest epidemia gwałtów. Przynajmniej tak poszło. Dopiero później gazety powiedziały, że to jest hoax. Hoax to znaczy oszustwo. Okazało się, że wcale tak nie jest, że nie ma takich gwałtów wcale. No i media, nawet amerykańskie media, zaczęły pisać, że no to nie jest tak, że to jest overblown. Overblown to znaczy, to jest przekwitłe, to jest, no przekwitłe to akurat źle, że to jest przesadzone. Że nic takiego nie istnieje, przynajmniej tak USA napisało, USA Today. No ale feministki nie dały za wygraną. I jest kultura gwałtu w Ameryce, a szczególnie na uniwersytetach. Mimo że następny US News and World Report, która jest bardzo przeze mnie szanowaną instytucją, napisali, że nic takiego nie istnieje, ale to nic. Grupa 100 protestantów, tych, co protestują, zaczęli skandować, maszerować, raz, dwa, trzy, nie będziemy się gwałcili, czy coś takiego. Stop przemocy, stop gwałtu. Pierdol kulturę gwałtu i tak dalej, i tak dalej. I statystyki mówią nam, że to nie jest akuratne, że Biuro Sprawiedliwości Statystyki, że nie ma żadnej takiej kultury gwałtu. No ale mamy do czynienia z lewactwem. Ich fakty, statystyki, fakty, a szczególnie logika i logiczne myślenia nie mają się. Więc jest kultura gwałtu w Ameryce i w każdym kraju na zachodzie. No i jest epidemia gwałtu na uniwersytetach. Więc wyszło nowe prawo. Nazywa się Yes Means Yes, czyli tak znaczy tak. A tu jest strona Affirmative Consent. Affirmative Consent, my tutaj mamy różne artykuły, na przykład jakiś tam drużyna sportowa. Jakaś dziewczyna powiedziała, czy dziewczynka powiedziała, że oni mnie zgwałcili, czy on mnie zgwałcił, bez żadnego dowodu, bez żadnego dochodzenia i już na całą Amerykę idzie, że ta drużyna sportowa w danej uniwersytecie, czy szkole, liceum i tak dalej, no to już są winni, to już idzie na całą Amerykę artykuły. I jest tutaj jakaś strona feministyczna, jakieś... Okej, nie mam zielonego pojęcia, co ta strona ma reprezentować, ale tu jest artykuł o Chinach, więc to są grube feministki, to jest grubymi nićmi szyte, że tak powiem. Okej? Wypierdalam stąd. Więc co to prawo tak naprawdę znaczy? Tak znaczy tak, bo moja generacja, stara dupa jestem, mnie uczyli, że kobieta jak powie nie, no to wtedy przestajesz, że tak powiem, seksownie ją nagabywać, bo ona ci powiedziała nie.
Z drugiej strony, jak mężczyzna powie nie, to uważam, tak samo powinna kobieta respektować. Jeżeli ktoś powie nie, nie chce, no to znaczy, że nie będziemy całować, nie będziemy nagabywać seksualnie, nie będziemy nic robić. Przerywamy akcję. Okay? Przynajmniej mnie tak uczyli. Natomiast teraz jest zupełnie inna rzecz. W Kalifornii weszła. Yes means yes. Tak znaczy tak. O co chodzi? San Francisco. To jest 2015, ale to prawo ciągle obowiązuje, bo zostało wprowadzone. Więc w klasie seks edukacji 10 poziomu nauczyli dzieci o STD, czyli seksualnie transmitowane choroby i jak zapobiec porodowi, urodzeniu dziecka zapobiec i tak dalej. No dobrze, normalne rzeczy. Ale w tym dniu nasze nastolatki będą uczyły się i dyskutowały o innej sprawie. Każdy krok, może to przetłumaczymy, bo to jest właśnie najważniejsze w tym momencie. Każdy krok w spotkaniu seksualnym spotyka się za zgodą. Dokładnie. Każdy krok w spotkaniu seksualnym, spotkaniu ma się spotykać ze zgodą. To znaczy dokładnie to, co znaczy. Pomyślcie na chwilę, puknijcie się w czoło, że to jest paranoja. Ten kurs uczy Shafia Zalum. Shafia Zalum, zobaczyłem już tutaj, ona jest edukatorką Affirmative Consent. Affirmative Consent to jest właśnie to prawo w Kalifornii. I to jest kobieta feministka, która właśnie to uczy, czyli dobre pieniądze zbiera na tej głupocie. Ale co to, czyli stan Kalifornia płaci jej za to, żeby uczyła o nowym, legalnym prawie w Kalifornii, antygwałcicielskim. Więc to znaczy dokładnie to, to po prostu mi nie przechodzi przez łeb, że taka głupota może być. W każdym momencie, kiedy zmieniasz swoje działanie w seksie, jak masz seks z kimś, masz się pytać o pozwolenie. Oczywiście mówimy o mężczyzna ma się pytać kobiety, bo to tak działa. Tak? Bądźmy już, bo tak jest feministyczny kraj, jest przecież Ameryka, więc kobieta nie będzie się pytała mężczyzny, nie? Tylko mężczyzna ma się pytać ciągle kobietę. I Shafia Zalum powiedziała, że zgoda tej osoby, którą ty całujesz, albo więcej jej robisz, to nie jest tylko to, że jest cicho, silence, albo nie protestuje. Jeżeli ty całujesz kobietę, powiedzmy, taki scenariusz, i ona nie protestuje, jest cicho, albo nie protestuje, to wcale nie znaczy, że ona się zgadza na to, żeby się całował, według nowego prawa kalifornijskiego. No już nie takie nowe, ale już jest. Ale to prawo weszło już. Studenci, którzy nie są kompletni idioci, puknęli się w czoło i zadali logiczne pytanie. Co to znaczy? Czy to znaczy, że mam powiedzieć tak co 10 minut? Powiedział Aidan Ryan, 16 lat, który siedział najbliżej nauczycielki. Pretty much. Pretty much to znaczy tak. Pretty much znaczy Masz się pytać co 10 minut. Ale to nie jest tak co 10 minut, to nie jest timing thing, to nie jest takie, że masz co ileś tam czasu to się pytać. Ale ktokolwiek podbija stawkę, another level, to idzie następny poziom w spotkaniu seksualnym, musi się spytać, czy to jest ok. Więc kiedyś prawo było, że nie znaczy nie. Jeżeli ty mnie całujesz, a ja powiem nie, a ty mnie dalej całujesz, no to jest niedobrze. Według prawa jesteś gwałcicielką czy gwałcicielem. Natomiast teraz poszli już dalej. Teraz
zaczynamy się całować i muszę się ciebie spytać. Tak naprawdę, skoro tam jest egalitarność i równouprawnienie kobiet i tak dalej, to i ona, i on, już nie powiem o gejach czy lesbijkach, o homoseksualistach czy lesbijkach, ale powiedzmy, że jest kobieta i mężczyzna, więc ta osoba, co zaczyna dany poziom seksualny, zanim to zrobi, musi się spytać. No to takie będą randki w Kalifornii, czy już są. Legalnie. Nie mówię, że normalni ludzie nie puknęli się w czoło i to feministyczne prawo po prostu śmieją się z niego, ale legalnie, bo możesz pójść do więzienia coś takiego, bo ona powie, że ty ją zgwałciłeś i możesz mieć nieprzyjemności, więc legalnie to wygląda tak. Podchodzę do kobiety, rozmawiamy w barze i tak dalej, nie? Podrywam ją, idziemy do mieszkania jej, powiedzmy, czy jej, czy do hotelu, gdziekolwiek, spotykamy się na małe co nieco, więc siadamy na łóżku i pytam się jej, czy mogę cię pocałować w policzek? Tak! Więc całuję ją w policzek. Czy mogę cię pocałować w usta? Tak! Całuję ją w usta. Czy mogę wziąć moją prawą rękę i dotknąć twoją prawą rękę? Tak. Okej, okay, dotykamy się prawą ręką. A teraz to samo z lewą ręką? Tak. Okej, okay, dotykamy się lewą ręką. Czy mogę cię pocałować? Już się pytałeś. Okej. Okay. Całujemy się. Czy mogę wziąć moją prawą rękę i dotknąć twoją pierś? Którą? Prawą? Tak, dobra, dotykaj. Okej, dotykam. A teraz lewą. Już się pyta. Dobra. Okej, no to dotykamy. Jest, fajnie jest, dobrze. Całujemy się, dotykam tam piersi. Czy mogę zdjąć twoją koszulkę? Tak! Czy mogę zdjąć twoją podkoszulkę? No tak, tak. Czy mogę zdjąć twój biustonosz? Aha. Czy mogę... Sama zdejmę spodnie. Okej. Okay. Czy mogę do... Wiesz co? Ja sobie już pójdę. Tak wygląda nowoczesny seks w stanie Kalifornia, a niedługo w całej Ameryce. Tak. Tak znaczy tak. Yes means yes. Wszystkim mówię do zobaczenia.